Przegląd prasy. Kurier Warszawski, Kronika Miejska. Nawet małe dziecko wie, że w milionowym mieście nie każda kobieta chodzi w nurkach i nie każda kareta jest zaraz ślubna. Nawet małe dziecko to wie, że jak się, powiedzmy, buduje dom, to do tego budującego się domu trzeba podwieźć cegły, wapna, desek szpantowanych, blachy, papy, gwoździ, etc. A do piwnic znów węgle, drzewa, kartofli, kapusty. A do kostnicy umrzyków. A do teatrzyku rewiowego girlasy. A do kryminału doliniarzy. A do garsoniery wykwintowanych damę pachnącą olie blanche, ale to wszystko przez litość nie jednocześnie, nie w dowolnej porze, nie w każdej dzielnicy miasta, nie chaotycznie. W Krakowie czas. Piąty zjazd historyków polskich przedstawiałby się nie najgorzej, gdyby, powiedzmy to sobie otwarcie, kierownicy obrad obcinali bez litości gadułów, jakich i między referentami, i dyskutującymi na tym zjeździe nie brakowało. Kurier Warszawski ze świata mody. Na przedpołudniowym pokazie modeli u Hersego suknie zaczynają być krótsze. O niewiele, tylko o 2 centymetry i tylko same przedpołudniowe, ale bądź co bądź jest dyskretna wprawdzie, lecz zdecydowana tendencja wzwyż. Poranna sukienka z tweedu jest niedopuszczalna między 5 a 7. Czas. Z krainy mody. Czarny kolor znów dominuje. Futra, płaszcze, kostiumy są czarne. Po południu również nosi się suknie ciemne, dystyngowane, dyskretne, przeważnie czarne. Kurier Warszawski, wiadomości polityczne. Wyjazd pana marszałka Piłsudskiego na wywczasy. Zapowiedziany wyjazd pana ministra spraw wojskowych marszałka Piłsudskiego na południe nastąpił wczoraj. Pan marszałek Piłsudski wyjechał o godzinie 7:40 z dworca głównego pociągiem pośpiesznym na Wiedeń, Szwajcarię, Francję do Hiszpanii, gdzie wsiąść ma na statek i odjechać na wyspę portugalską Maderę. Czas. Konieczność zmniejszenia produkcji rolnej. Tak olbrzymiego obciążenia i nadmiernego fiskalizmu nasz kraj, ubogi i gruntownie zrujnowany w ciągu 15 lat niszczących i bezmyślnych rządów, nie zdoła wytrzymać bez popadnięcia w stan ogólnej niewypłacalności.